Paweł Waligura, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Znajdujemy się w Ośrodku Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu. W ośrodku tym prowadzimy badania nad konstrukcjami opracowanymi na Politechnice Warszawskiej. Zajmujemy się zarówno tradycyjnym lotnictwem załogowym, jak i systemami bezzałogowymi, tak zwanymi dronami, oraz całą infrastrukturą techniczną skupioną wokół lotnictwa. Ośrodek składa się z dwóch części. Nowej, w której aktualnie się znajdujemy, oraz starego portu lotniczego, lotniska Przasnysz, przy którym skupione jest tradycyjne lotnisko załogowe. Jest to unikalne miejsce, w którym lotnictwo załogowe ściśle kooperuje z bezzałogowcami, a efektem tej współpracy jest wypracowanie zasad i procedur bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej. Do dyspozycji mamy około 100 hektarów terenu, na którym znajduje się lądowisko z 4 pasami. W przyszłości planujemy też utwardzenie jednego z pasów. Wokół ośrodka skupiamy wielu specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu jesteśmy w stanie prowadzić badania zarówno materiałowe, aerodynamiczne, opracowywać elektronikę do dronów, jak i oprogramowanie. Spośród bogatego wachlarza badań, jakie tu wykonujemy, na szczególną uwagę zasługują takie badania, jak na przykład określenie ograniczeń eksploatacyjnych dla opracowywanych konstrukcji. Są to między innymi testy zasięgowe, testy odporności na warunki atmosferyczne, na przykład silny wiatr, taki jaki dzisiaj mamy, ale jesteśmy też w stanie sztucznie wygenerować wiatr. Testy zmęczeniowe w locie, które pozwalają nam określić resursy zarówno dla całej konstrukcji, jak i poszczególnych elementów tej konstrukcji oraz określenie maksymalnej masy startowej. Na terenie lotniska oraz mieście Przasnysz mamy zainstalowane 4 radary pasywne do monitorowania przestrzeni powietrznej. Mamy też kilkanaście hektarów obsadzonych kukurydzą, na których prowadzimy badania nad zastosowaniem bezzałogowców w rolnictwie precyzyjnym. W ośrodku prowadzone są też szkolenia dla studentów Politechniki Warszawskiej. Są to kursy szybowcowe, kursy na uprawnienia dla bezzałogowców oraz praktyczne warsztaty tematyczne, na przykład z zastosowania fotogrametrii lotniczej. Ośrodek dysponuje też własną bazą noclegową, gdzie można się zatrzymać, jeśli planujemy badania na kilka dni. W przypadku bardziej skomplikowanych badań mamy też możliwość zamknięcia na wyłączność przestrzeni powietrznej nad terenem lotniska. Serdecznie zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem Badań Lotniczych i Kosmicznych wszelkiego rodzaju firmy komercyjne, jak i ośrodki badawczo-rozwojowe, które chciałyby skorzystać z naszej infrastruktury lub chciałyby powierzyć nam badania nad swoimi konstrukcjami.